Jedzenie owoców leśnych prosto z krzaka może się okazać tragiczne w skutkach. Powiemy teraz dlaczego. Jedzenie nieumytych jagód, malin leśnych czy jeżyn grozi zakażeniem bąblowcem. Choroba zwana bąblowicą jest schorzeniem powodowanym przez dwa rodzaje tasiemca, mającego dość ładne łacińskie nazwy, mianowicie jest to Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Pierwszy z nich w Polsce nazywany jest tasiemcem bąblowcowym, drugi natomiast tasiemcem wieńcogłowym. Oba te tasiemce bytują w przewodzie pokarmowym zwierząt psowatych. Jeżeli chodzi o pierwszego, są to najczęściej psy domowe, natomiast jeżeli chodzi o drugiego, są to zwykle lisy, aczkolwiek zdarza się on także u zwierząt domowych. Bąblownica jest chorobą niebezpieczną, często kończy się śmiercią. Polega ona na tym, że jaja tasiemca wyprodukowane przez niego w przewodzie pokarmowym tychże zwierząt mięsożernych, wydalane na zewnątrz, osadzają się na liściach, trawie, a także na owocach runa leśnego, skąd mogą trafić poprzez zjedzenie niedokładnie umytych tychże owoców do przewodu pokarmowego człowieka. Tam następuje uwolnienie larwy z jaja i następnie larwa ta, wędrując z prądem krwi, osadza się najczęściej w wątrobie, ale także rzadziej w mózgu i w płucach. Bąblownica jest trudna do wykrycia, a pierwsze objawy pojawiają się nawet po 15 latach. Chorzenie to niestety leczy się bardzo źle, ze względu na to, że w przypadku bąblowicy narządowej jedyną skuteczną terapią, a w każdym razie jedną z wielu skutecznych, jest usunięcie całego narządu, co w przypadku wątroby skutkuje koniecznością jego przeszczepienia. Czasami stosuje się także terapię polegającą na stosowaniu leków przeciwrobaczych podawanych bezpośrednio do jam tegoż bąblowca. Zakazić się tym bąblowcem, tak jak już wspomniałem, można przez spożywanie niedokładnie umytych owoców runa leśnego, dlatego musimy zwracać szczególną uwagę na kupowane na targach czy bazarach borówki, jagody czy też jeżyny, które mogły zostać skażone odchodami, zwłaszcza lisów. Wiedzą już Państwo, dlaczego tak ważne jest dokładne mycie owoców leśnych. A już szczególnie przestrzegam Państwa przed przygodnym kosztowaniem owoców na targu. W ostatnich latach odnotowano wzrost zachorowań na bąblownicę. Powodem jest wzrost liczby lisów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie. Dawniej wścieklizna regulowała jak gdyby w naturalny sposób liczebność lisów. Krótko mówiąc, zwierzęta chore na wściekliznę padały. Obecnie dzięki stosowaniu szczepień, które pośrednio zabezpieczają także człowieka, bo to jest ich główny cel stosowania u zwierząt, no niestety mamy do czynienia ze wzrostem populacji lisów. A skoro mamy więcej żywicieli ostatecznych, którymi akurat dla tych tasiemców są lisy lub psy, niestety dochodzi także do wzrostu liczby lisów zakażonych tymże tasiemcem. W niektórych powiatach województwa, zwłaszcza w powiatach południowych, takich jak Sanok, Lesko czy Krosno, można wedle niedawno przeprowadzonych badań odsetek lisów zakażonych tasiemcem wieńcogłowym był bardzo wysoki, dochodził prawie do 60%. Także stopień zakażenia tychże zwierząt, a tym samym pośredniego narażenia człowieka na to zakażenie jest istotne.